Keto wtorek, odcinek 6. Keto wtorek, odcinek 60. Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Już się cieszyłam, że zeszłam z 50 odcinków, bo mi się to trudno wymawiało, ale się okazuje, że 60 odcinek też nie jest łatwy, a kiedyś było 20 i było tak prosto, no ale cóż. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym najważniejszym czynniku wejścia w ketozę, czyli o węglowodanach i mam nadzieję, że wyjaśnimy sobie dokładnie, jak liczyć węglowodany. Zapraszam. Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję, to jest właśnie odnośnie węglowodanów. I tak jak większość, jakby nie ma tu wielkiej filozofii i sobie to bardzo szybko omówimy i wyjaśnimy, no to jest kilka takich haczyków, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, węglowodany i ich odpowiednia niska podaż jest to najważniejszy czynnik tego, abyśmy mogli wejść w ketozę. Nie możemy się objadać dużą ilością tłuszczu i mieć dużo węglowodanów, to nam nic nie da, co może najwyżej nam dać to dodatkowe kilogramy na naszym ciele. Musimy przede wszystkim mieć niskie węgle. I teraz, to co ważne, to liczymy na ketozie węglowodany netto zazwyczaj, czyli węglowodany brutto, czyli po prostu ta cała pula węglowodanów, na przykład z jednego awokado, minus błonnik równa się węglowodany netto. I to te węglowodany netto nas najczęściej interesują. O co chodzi z błonnikiem? Błonnik zaliczany jest do węglowodanów, natomiast są to części głównie roślin, nasion, których nasz organizm nie potrafi trawić. Nie mamy odpowiednich enzymów trawiennych, żeby strawić ten błonnik. Dlatego też on przechodzi przez nasz układ trawienny i trafia zazwyczaj, przynajmniej powinien, właśnie do naszego jelita grubego, gdzie jest on trawiony przez bakterie. Dlatego mówi się, że błonnik wspiera nasze jelita. Dlaczego błonnika nie liczymy do węglowodanów? Ponieważ skoro go nie trawimy, to on nie podnosi naszego poziomu cukru we krwi. Jeżeli coś nie podnosi naszej glukozy, nie wyrzuca naszej insuliny, to nie musi być traktowane, liczone do tej całkowitej puli węglowodanów. I tu jest sprawa prosta, na przykład, proszę bardzo, z awokado. Ja polecam Wam wpisywanie tego w aplikację, bo jest po prostu łatwiej to wszystko liczyć. Ja nie znam polskiej aplikacji w tym temacie. Jeżeli znacie, to proszę napiszcie mi w komentarzu, będzie mi łatwiej coś doradzić moim podopiecznym. Natomiast ja, jeżeli na przykład korzystacie, nie wiem, z Fitatu, to tam po prostu są węglowodany całkowite, ale jak wejdziemy w poszczególne pozycje, na przykład w awokado, to tam jest napisane, ile ono ma błonnika i wtedy po prostu trzeba te gramy z błonnika odjąć. Natomiast ja na przykład korzystam z aplikacji Carb Manager, która, albo możecie też, o, fajny jest też Chronometer i on też jest na wersję desktopową, można na komputerze korzystać. I tutaj od razu mamy policzone węglowodany netto. I awokado jest fajne, bo ono jest świetnym źródłem błonnika na keto, ale ma dużo węglowodanów, jeżeli właśnie go nie odejmiemy. Ponieważ jedno awokado, tutaj jest średnio, że to jest 136 gramów. Wiadomo, że też jest różna waga tych awokado. No ale nasz organizm to nie matma, więc 12 gramów całkowitych węglowodanów, tutaj to się nazywa total carbs. Natomiast tylko zobaczcie, 2 gramy węglowodanów netto. No zazwyczaj przy na większości aplikacji to trochę nawet więcej jest liczone niż 2, tam około 4 na całe, czy 5 na całe awokado. Czyli błonnika mamy tutaj aż 9 gramów i tego błonnika nie liczymy. Możemy sobie sprawdzić, co na przykład jest świetnym źródłem takich węglowodanów. Na przykład orzechy pekan czy migdały. Jedna taka łyżka stołowa orzechów pekan to jest 0 węglowodanów netto, a 1 gram błonnika. Migdały są też dobre. Co jest jeszcze świetnym źródłem węglowodanów na keto? Zielenina, zielone sałaty różnego rodzaju, jarmuż, szpinak. Tutaj zwykła zielona sałata, proszę bardzo, tylko 1 gram net carbs, węglowodanów netto, 2 gramy
błonnika. Więc jak widzicie, również świetne źródło. Natomiast jest ryzyko, ponieważ moim zdaniem powinniśmy odejmować te węglowodany z błonnika tylko z tych ketogenicznych produktów. Tych, które są dozwolone na keto. No bo co się mówiło? Owsianka jest bardzo dobrym źródłem błonnika. Przyspiesza naszą perystaltykę jelit, sprawia, że schudniesz, przyspieszy trawienie itd., itd. I w owsiance rzeczywiście jest tego błonnika trochę. To nie jest dużo, ale jest go trochę. Natomiast jeżeli skusisz się na owsiankę na keto, to moim zdaniem nie ma sensu tego błonnika odejmować, tylko tutaj trzeba liczyć węglowodany brutto. Czyli jeżeli jemy produkty, które są standardowo na ketozie albo przynajmniej na keto adaptacji niedozwolone, to nie odejmujemy błonnika. Bo zobaczcie, taka owsianka w jednej szklance ma, czyli to będzie 81 gramów, ma 8 gramów błonnika, czyli tyle samo, co to nasze jedno awokado, ale aż 55 gramów węglowodanów łącznie, gdzie zazwyczaj na adaptacji schodzimy poniżej 30, więc całkiem sporo i tego nie powinniśmy według mnie odejmować. I jeżeli mamy do czynienia z takimi pełnowartościowymi produktami, które są naturalne, nieprzetworzone, to nie ma problemu, bo wiadomo, ile to ma węglowodanów brutto, ile to ma błonnika i ile dzięki temu wiemy, mamy węglowodanów netto. Natomiast jeżeli wchodzimy już w biznes i kupujemy batony ketogeniczne i różne inne zdrowe bądź mniej zdrowe keto produkty, takie gotowce, no to zaczynają się schody. Moim zdaniem w Polsce jeszcze nie jest tak źle, bo tych produktów po prostu mamy mało i musimy polegać na kostce gorzkiej czekolady albo na garści orzechów, albo sobie sami coś przygotować w kuchni. Natomiast powiem Wam, że na przykład w Stanach to ten rynek to w ogóle jest szał pał i z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony niesie to za sobą pewne zagrożenia, bo mamy różne rodzaje błonnika, które nie zawsze jest tak, że nie podniosą nam tej glukozy we krwi. I tutaj chłopaki ze strony ketogenic.com robią świetną robotę i starają się wprowadzić właśnie certyfikowane ketoprodukty. I podam Wam tutaj trzy nazwy, bo być może macie dostęp do takich produktów, może one zaraz na polski rynek wejdą, a może jesteście też z zagranicy, bo wiem, że sporo osób stamtąd też mnie ogląda, więc też Was pozdrawiam, moich podopiecznych ze Stanów i nie tylko, również pozdrawiam. I słuchajcie, jest coś takiego jak IMO, czyli izomaltooligosacharydy. One zaliczają się do błonnika, natomiast co się okazuje, one często podnoszą nam glukozę we krwi, ponieważ są metabolizowane i do glukozy i maltozy, bo są z maltozy pozyskiwane. Tu już wchodzimy w takie średnio atrakcyjne tematy, ale po prostu, jeżeli masz jakiś taki produkt, który nie wiesz, czy do końca jest keto, czy tam ten błonnik odejmować, czy nie, bo na etykiecie też różne rzeczy mogą być napisane, to najlepiej po prostu zmierz sobie poziom cukru po posiłku, no i oczywiście mniej ten poziom bazowy przed posiłkiem. Jeżeli ten cukier Ci wzrośnie i nie będzie chciał opaść, no to może ten produkt nie do końca jest dla Ciebie. Mamy również SCF i STF, czyli rozpuszczalny błonnik kukurydziany, corn, a te od tapioki. I te rozpuszczalne błonniki, już zazwyczaj z nimi jest lepiej i one są dopuszczone na keto i można je odejmować, ale tutaj też naprawdę każdy z nas ma tą inną wrażliwość insulinową, glukozową i po prostu warto sobie to sprawdzać. No i mamy jeszcze jedną grupę i to jest taka ciekawostka i nie wszyscy o tym wiedzą, ponieważ mamy błonnik, ale z drugiej strony mamy również sugar alcohols, czyli te alkohole cukrowe. I jak je liczyć? Otóż, jeżeli decydujemy się na ksylitol, stewię czy erytrol, to w zależności od tego, w jaki program je wpiszecie, to tam na przykład zazwyczaj ksylitol wywala nam po prostu do góry te węglowodany. Ale spokojnie, jeżeli nie macie po ksylitolu, czy erytrolu, czy stewii jakichś problemów gastrycznych, to prawdopodobnie dobrze je trawicie i możecie sobie je dodawać do na przykład jakichś słodkich keto deserów i one nie powinny nam podnosić cukru, czyli całkowicie węglowodany z ksylitolu po prostu można zignorować.
Oczywiście nie ignorujcie ksylitolu, jeżeli chodzi o psy, bo nie wiem, czy wiecie, ale nasze pieski w ogóle tego ksylitolu nie trawią i może wręcz on je zabić, więc nie zostawiajcie pieskom nic w ich zasięgu, co jest z ksylitolem. Natomiast mamy również inne alkohole cukrowe, typu sorbitol, mannitol i jakieś tam jeszcze inne tole, które niestety już tak fantastycznie się nie zachowują, jeżeli chodzi o poziom naszego cukru. I na przykład jeżeli macie w czymś sorbitol, to jak chcecie policzyć te węglowodany netto, to na przykład sorbitolu będzie, nie wiem, 8, to dzielicie to przez 2, czyli jest tylko 4, zostaje nam 4. I jakby te słodziki, przy których możemy odejmować całkowicie, możemy je odejmować całkowicie, to jest ksylitol, erytrol, stevia. Natomiast przy pozostałych raczej 50%. Mogę Wam też dać link do takich tabeli, gdzie to jest opisane. Więc tutaj już na te słodziki trzeba uważać i też znowu indywidualnie sobie to sprawdzać. Natomiast ogólna zasada. Węglowodany na keto liczymy bez błonnika, jeżeli są to czyste węglowodany, i bez ksylitolu, erytrolu, stevii, jeżeli wiemy, że nam to nie szkodzi. Bo jeżeli nawet w teorii wszystko jest ok, ale w praktyce to ogólnie nic się nie dzieje, nie chudniemy, źle się czujemy i mamy brzuch jak balon, to znaczy, że musimy to dopasować do siebie, poszukać przyczyny i po prostu na własną rękę albo ze specjalistą podjąć jakieś kroki, żeby było lepiej, bo zawsze może być lepiej. Czasem już podobno nie może być gorzej, ale zawsze może być lepiej i temu właśnie również może posłużyć ketoadaptacja. Dobrze, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania związane z węglowodanami, z słodzikami i innymi rzeczami, to piszcie. Jeżeli znacie apkę, która liczy węglowodany netto na keto w Polsce, to też piszcie. Albo jeżeli potraficie ją stworzyć i macie na to czas albo pieniądze, to też piszcie. Ja bardzo chętnie to wypromuję. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!